Świetny rysunek. Piękny. Rysunek. Piękny mężczyzna. Byłem taki męski. Ale zaraz, ty, czy masz gitarę, czy ty grasz na gitarze? Może Marian też? Nie, miałem tylko kolegi. Ale na mandolinie tam zdążam czasem. A panie Januszu, a czy to też nie był chwyt, żeby nauka zaczarować panienki? Na przykład, że wy malowaliście, dziewczyny was oglądały i to was mobilizowało i one jakby zakochiwały się w was przez sztukę. Piękny okres naszej młodości, kiedy ja miałem pracownię na Pradze. To jest szczytny rysunek, to jest taki, coś klasycznego w tym rysunku jest. Moment, zbierzemy zbliżenie. Coś klasycznego. Żona, bo dlatego, że żona jest, dlatego właśnie. A może żona stać obok tam, żebyśmy mogli popatrzeć obok tego rysunku, taki krepanik. No właśnie. A tam, w tamtym krześle. Iza Borowicz, ale niech będzie żona. Ha. Czyli koleżanka żony, tak? Nie, to ja jestem Janusz, ale pamiętam. No widzi pan, o pan Januszu, tu już mamy skup. Czyli pan swojej żony już nie rozpoznał. Przychodziła do nas. Nie, 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 nie. To jest pani. Czy ta koleżanka Iza Borowicz żyje jeszcze? Dlatego, że jest taki. Tak? To my zaprosimy ją też na tą wystawę, tak? To pani Izo, pani się nie gniewa, ale tutaj była jednak pani koleżanka, która ma na imię? Ala, no ale Alina. Powiem ci, Janusz, to jak ty to robisz, ta Alina nadal taka piękna jest, jak nawet piękniejsza niż twoje rysunki, no. Nie wiem, czy to zabrzmiało. Nie, nie, ja też żartuję. A Marian, czy nie zauważyłeś, że jego żona jest równie piękna na rysunkach, jak i w rzeczywistości? Ale ty jesteś kobiecia, no, tak, zawsze. Nie, bo ja tylko jestem wrażliwy na piękno, no. Ale ja chciałabym panią Alę potraktować poważnie, nie tak, że piękna, bo piękna jest. Tylko. Bo ma już wnuczkę 23 lata, tak? A dalej jest naprawdę piękną kobietą, natomiast chciałabym dać poważne pytania dotyczące twórczości męża, pana Janusza. Jak pani przyjmuje twórczość właśnie swojego męża? Obserwuje pani przez wiele lat jego pracę. Ja jestem bardzo zadowolona, jak mąż maluje. Kiedyś bardzo dużo rysował, właśnie w latach 60., kiedy były małe dzieci, temat był. I może miał więcej czasu wolnego, dlatego że tak jak był przy dziecku artysta, w domu. Często właśnie czasami pracował na etacie, a czasami był wolny. Czyli to był taki złoty okres jego twórczości, gdzie mógł poświęcić trochę czasu i chwilach wolnych na pasję. Tak, właściwie to utrzymywałam w tym czasie rodzinę i trzeba. Łącznie z artystą, czyli mężem przyszłym, tak? Właśnie. No i często było tak, że następnej opiekunki nie było, to mąż się opiekował dzieckiem. A. Nie, rysunek to jest twój. No mówię. Światło tu. Karykatura taka. Dama pracowni. Ale tak. To jest sympatyczny rysunek. Na Jagiellońskiej. No, w mojej pracowni na czyli też pani rola jako kobiety albo partnera artysty, w tym przypadku malarza, też jest ważna, bo praktycznie gdyby nie było kobiet wspierających artystów, to by też oni nie mogli tworzyć tej kobieta sztuki. Kobieta jest tematem numer jeden w sztuce. Kobieta jest tematem numer jeden. Od czasów starożytności najcięższym tematem w sztuce, w rzeźbie, w malarstwie. Ale ja nie mówię o tematem, ja mówię, Marian, przerwałeś mi o roli kobiety w funkcjonowaniu artysty, że praktycznie bez ich wsparcia by nie powstały pewne dzieła. Tak. Zgadza się pani z moją diagnozą, że jest bardzo ważna rola wasza? Ja należy do tych kobiet, które są bardzo zadowolone, jak mąż tworzy, ostatnio to męża bardzo pochłania projektowanie form i w ogóle dużo czasu spędza w pracowni, tam tworzy. A ma się oprócz tego inną pracownię, rozumiem, tak? Architektoniczną, tak? Taką właśnie pracownię, on projektuje taką zestaw taki kosmetyczny. Niedługo będzie gotowy. Właściwie to on chciałby teorię przenieść na model. Panie Januszu, to może pan kiedyś nam pokaże też pana tę drugą jakby stronę twórczości, która... To już niedługo tu będzie w domu. Tak? Bo jeszcze muszę tam... To znaczy właściwie pan z malarstwa nie żył, bo przez innego zawodu się pan utrzymywał, tak? Tak. Nie no, w liceum się uczył malowania, rysowania. Z malarstwa nie utrzymałby się absolutnie. Ja to wiem. Mój mąż jest bardzo skromny i tak naprawdę to schowałby się gdzieś w mysią dziurkę. Nie chciałby, tak jak inni malarze, zabiegają o to, żeby tych wystaw mieć jak najwięcej. Mój mąż nigdy nie zabiega. Najlepszy dowód, że to Marian dba o niego, a nie on, właśnie, prawda? Że to Marian tak, jakby... To chrzestny ojciec. Tak. Marian żyje tylko z malarstwa i to jest ciężka sprawa. On naprawdę ma trudne. Ale ma trudne, ma takie dołki. A czasami znowu.
już nie ma nadziei, a potem ciach i już znowu coś. Ale teraz ma dużo energii, bo spotkał realizatora z Francji, takiego Janka, który jest u was i który już o nim robi film, także być może kiedyś zrobię film o pani mężu, który jest bardzo skromny i uważam, że często takim artystom trzeba pomóc, bo w dzisiejszej walce takiej medialnej oni są bezbronni, bo oni nie mają tego parcia, żeby się, jak to się mówi, ampozer. Lubi się jakieś malarstwo, jakąś twórczość, ale też polubi się to jest pana żona, to widać teraz już. I poza tym powstaje we mnie też coś takiego jest, jakieś przywiązanie, jakaś lojalność wobec tego człowieka. Chęć pomocy też, chęć pomocy. Tak. Janeczko, my tu gadu, a tu mamy właśnie, popatrz, kto tu jest na tych rysunkach. Ja jestem młoda. Ale wszyscy. Tak, to bardzo ładne jest. 66 rok. No, widzi pani zostanie, bo to powinno wszystko być opisane. A no jest. Tak, to jest opisane w głowach serca. Moja Aluniaczka. To opis to jest ta końcówka. No tak? Jaka końcówka to znaczy? To jest ten rocznik. A, rocznik, tak. Dlatego, że na mojej głowie było utrzymanie rodziny i niani. I to całe szczęście, że ja miałam... To 66, a to 69. Troszkę tam różnica. Tak, tam. I jakoś tam dawałam radę. Ale mąż też pracował. Teraz się okazało, że ma wyższą emeryturę ode mnie. A teraz pan już jest na emeryturę, to co pan robi w chwilach wolnych? Ja nie mam wolnych. Pięknie. To znaczy, że cały czas pana pasja... Tak, ja mam w tej chwili może mniej się malarstwem parałem, a bardziej formą, to znaczy z tymi problemami właśnie z formą związanymi. Ja też stworzyłem pewien moduł, według którego można projektować rzeczy od najprostszych, od pudełka do zapałek, do samochodów. Stworzył taki moduł, który nie ma jeszcze publikacji. Mhm.